Książnica Pomorska. Witam wszystkich zgromadzonych tutaj, witam szanownych państwa profesorów technicznie, przybyłych reprezentujących środowisko akademickie, witam przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji kultury Muzeum Narodowego, witam serdecznie kolegów, koleżanki dziennikarzy, witam przedstawicieli stowarzyszeń, też z nami tutaj zaprzyjaźnionych wszystkich państwa bardzo serdecznie, gorąco księżnicy witam na wydarzeniu, które dla nas jest wydarzeniem bardzo ważnym. Dziękuję panu dyrektorowi za słowa powitania. Jest tutaj wielu przyjaciół, należą do jego uczniów, ale przez to, że byłem sąsiadem, to i takim młodszym przyjacielem również. I to, że ta wystawa zaistniała, to również dzięki panu dyrektorowi, że udostępnił nam tę piękną książnicę. Faktycznie się służy Bogu, to tylko można zobaczyć piękno, bo u Boga nie może być brzydoty i zła. To jest nasze też powołanie. Na obraz Boży zostaliśmy stworzeni. Tak nas powołał do istnienia życia miłości, dobru i pięknie sam nasz Twórca. Ja go pamiętam jako student w Gościkowie Paradyżu, w Wyższym Seminarium Duchownym, gdzie przyjeżdżał z Kamienia, gdzie był proboszczem. To był jeden z niewielu księży, którym pozwolono na studia świeckie, a te studia odbył, jak wiemy, w Toruniu, konserwacja zabytków. Dlatego uczył księży, jak zabiegać o kościoły, troszczyć się. Nie będę ja mówił, ale będzie mówił on. Urodziłem się 10 kwietnia 1921 roku w Jeziornej, powiat Tomaszów Lubelski, gdzie moja matka Bronisława Kostynowicz z domu Górecka była nauczycielką. O matce mówił bardzo ciepło, bardzo serdecznie. Umarła w Kamieniu Pomorskim na plebanii, gdzie był proboszczem. W dniu takim szczególnym, bo był to Wielki Piątek. Uczyła gry na fortepianie, była wspaniałą pianistką, udolona muzycznie, zresztą cała rodzina bardzo bogacona artystycznie. Czas szkoły i czas wojny. Po ukończeniu klasy czwartej i ostatniej gimnazjum w Tomaszowie Lubelskim złożyłem podanie do Liceum Leśnego Białokrynicy, koniec roku, jak zawsze, taki sam, lecz inny jakiś w sobie. Czuję się pewien smutek do tego, że to, co minęło, już się nie wróci i zarazem pewne zdenerwowanie przed tym, co nas jeszcze czeka. I droga do kapłaństwa. Do Szczecina przyjechałem 6 września 1945 roku, przenosząc się z Łańcuchowa koło Lublina. I po maturze, pośród moich ostatnich planów, stanął mój kolega, to jest bardzo takie ciekawe i to był chyba początek jego powołania, Janusz Żurawski, z pytaniem rzuconym przy bramie portowej w Szczecinie na narożniku obok poczty. Czyśtek nigdy nie myślał o kapłaństwie, był przekonany, że jest to najwłaściwsza dla mnie droga. Idzie do Kościoła Serca Pana Jezusa
oddanie tam przemadla, oddanie go jakoś intryguje, niepokoi i wybiera drogę kapłańską. Właśnie Wielki Piątek w 1972 roku umarła mu mama. Ja wtedy miałem już 3 lata kapłaństwa, więc bardzo dobrze go pamiętam. Z jego wykładów z Kamienia jechać do Gościkowa Paradyża, to jest za Międzyrzeczem, przed Świebodzinem, to nie było na pewno takie łatwe. W Kamieniu Pomorskim jako kapłan służył jako przewodnik. I w ten sposób bardzo często mówił duszpasterzowo. Kiedyś przyjął generałów Wojska Polskiego i dał im taką katechezę, to otwierali buzię i słuchali z wielkim zainteresowaniem. I praca w katedrze szczecińskiej również jako proboszcz po księdzu Janasie. Tutaj mamy akurat zdjęcia spotkania z księdzem arcybiskupem Kazimierzem Majdańskim i różne uroczystości katedrze, przy katedrze, wyprowadzanie pielgrzymek i tak dalej, i tak dalej. A więc całe jego życie wokół katedry. Tą katedrą żył i właściwie to, że katedra tak wygląda, to jest głównie jego zasługa. Zostawił nam po sobie jako konserwator pozycję taką znaczną w cieniu 3 katedr. To jest duża zasługa pana profesora Kozłowskiego. Ja dałem takie świadectwo o jego odejściu spokojnie, cicho, żadnego jakiegoś narzekania, z modlitwą na ustach, kiedy jeszcze mógł mówić, a później tylko myślowo z nami się łączył. Trzymałem jego rękę, ostatniego jego pulsu. I tutaj między innymi jedno tablo z 1966 roku, a więc to jest rok jubileuszowy, milenium. Magnifice fecit nobiscum dominus. Wielkie rzeczy uczynił nam Pan. Faktycznie i wielkie rzeczy uczynił nam Pan Bóg dzięki księdzu Infułatowi. Tu mamy 2 portrety. Jest tutaj autor, pan dr Mieczysław Chruściel. To w tym fotelu, a to tak odręcznie. Też można powiedzieć jego uczeń, bo obecny nauczyciel w liceum plastycznym wykonał ten portret, kiedy trzeba było podkreślić jego 80. urodziny. Tych swoich umiejętności malarskich, artystycznych i przerzucili na... Musieli uciekać. I młodzi chłopcy, powstańcy, przedali się przez granicę. Już bez wielkich jakichś tam majątności. Wiedzy wojennych dla... I właśnie tutaj ze Szczecina w 1946 roku był wysłany do Gniezna do seminarium tamtejszego. Jedna z najwspanialszych świątyń Pomorza Zachodniego, znajdująca się, dzięki którym wydobyto walory tej pięknej gotyckiej świątyni. Nie bez znaczenia były i opinii.